Nazywam się Barbara Bączkowska, jestem z Torunia. Stoimy tutaj przed sądem rejonowym w Grudziądzu, gdzie toczy się sprawa oskarżonego prokuratora o pomówienia. W mojej ocenie powinien być oskarżony z szerszego zakresu przepisów karnych, ale niestety tak nie jest. Obecnie prokurator od 3 lat pobiera wynagrodzenie, 85% wynagrodzenia rzetelnie pracującego prokuratora i nigdy tych pieniędzy nie będzie zwracał, jeśli nawet zostanie skazany. Jest to skandal i wnoszę o zmianę przepisów do rządzących. Tak nie może być, że legalnie się płaci przestępcom, dlatego że są sędziami lub prokuratorami, gdy zasiadają na ławach oskarżonych. To powinno funkcjonować tak, jak w przypadku normalnych obywateli. Jesteś, masz dyscyplinarkę, nie dostajesz pieniędzy, wtedy się starasz, żeby ewentualnie sąd cię przywrócił do pracy. A tutaj prokurator stara się, żeby sprawa się przewlekła, żeby było przedawnienie i żeby jeszcze mu zwrócono te 15% wynagrodzenia z odsetkami, gdyż tak stanowią przepisy. Jest to skandal. Dobrze, czy jeszcze coś? Dziękuję. I proszę Wysokiego Sądu, chciałam mieć oddalenie wniosku o przesłuchanie mojej osoby w obecności jego psychologa, gdyż jest to nękanie dalsze mojej osoby przez obronę. Myślę, że o takie przesłuchanie równie dobrze można by mieć oskarżonego. Ja tutaj nie jestem osobą oskarżoną, który nie przeczytał przez blisko do swojego aktu oskarżenia, a on innych oskarżał o swoim dzień interesu, to jakiś ujazd jest. Się wnosi, że co, ja jestem oskarżoną w tej sprawie, wypowiadam się logicznie, napisałam w akcie oskarżenia na prokuratora, tak jak pani tutaj powiedziała, inni ludzie mnie podziwiają, środowisko pokrzywdzone, że tak powiem, nie wspiera, również prawnicy mnie wspierają, którzy nie są oficjalnie mnie wspierają mnie tajnie, bo boją się nagonki tak zwanej kasty, jak to powiedziała jedna z naszych sędziów, bodajże pani Kamińska, nie chcą być postrzegani źle. Wspierają mnie również prokuratorzy, sędziowie, adwokaci, prawnicy, radcowie. To nie jest tak, że wspiera mnie tylko środowisko znajomych, pokrzywdzonych. Ludzie nie mają odwagi zrobić tego oficjalnie i publicznie. Nawet dziennikarze obawiają się być dyskredytowani w jakiś sposób i piętnowani, więc tutaj pana siedzącego również podziwiam, że jako miejscowy człowiek interesuje się tą sprawą i przychodzi i ma odwagę pisać o tym. A są osoby, które w momencie, do których się zgłosiłam i są prawnikami, powiedziałam, że na ławie oskarżonych zasiada prokurator. Jest skandal, że tak, ci ludzie się boją sami w sobie odważnie przyjść do sądu i prezentować moją osobę, bo nie chcą się konfrontować z prawnikiem. Kiedyś jednego z adwokatów zapytałam, czy chce pan taką bardzo ciekawą sprawę, taka trudna, mówię, panią, ja się trudnych spraw nie boję. I on ja dotyczy prokuratora, a nie, 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 proszę pani, to nie, nie, ja cię nie. Tak, ja nie. Czy możemy kontynuować? No, co, to... Proszę skarżyć cię, w przedmiocie kolejnej. Proszę o oddalenie w związku z tym takiego związku, gdyż jest to nękanie.